Dzień dobry, witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie, z tej strony Motornet, witam w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Heroes. Kolejny dzień przynosi jak zwykle kolejne zadania, a biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj zadania sugerują nam wybranie jednej z dwóch ścieżek fabularnych, no to nie będziemy się im jak zwykle sprzeciwiać, tylko przejdziemy do drugiego zestawu Plants w fabule zombie i zobaczymy, co ciekawego przedstawią nam Kroniki Zombie, ponieważ jest to oczywiście nazwa komiksu, który przedstawia zarysy fabularne. Kroniki zombie. Zombie przypuszczają atak nieujarzmialną pyrę, czyli eksplodującego spadoła. Połączenie przychodzące od doktora Zombosa, cel spadoł. Słuchajcie, moi zombie podwładni, mam w planach stworzenie nowej podziemnej bazy, a ta jaskinia zdaje się odpowiadać moim wyrafinowanym potrzebom. Ale najpierw upewnijcie się, że żadna z tych przebrzydłych roślin nie będzie się tam panoszyć. Roger dead, oczywiście rozkazy zostały przyjęte, a my przechodzimy do samej bitwy, ponieważ jak dobrze wiadomo, pierwsza z pięciu bitew będzie się toczyć przeciwko głównemu przeciwnikowi w tej akurat... W tym rozdziale przygód naszych komradów. Mianowicie spadł, jak zwykle pamiętamy, posiada dostęp do klas Explosive oraz do klas Guardian, jeśli dobrze pamiętam, więc albo będzie się bronił i potem atakował nas za pomocą swoich min ziemniaczanych oraz innych mniej lub bardziej przydatnych roślin, albo będzie, znaczy raczej po prostu będzie się bronił, a potem próbował nas wysadzić, albo ewentualnie jeszcze inne rzeczy będzie próbował tutaj wykombinować. Na samym początku oczywiście wystawiliśmy na żer tego małego impa 1-1, bo dopóki nie mamy jakby innych zamienników w talii, to musimy niestety się liczyć z tym, że czasami takich małych dzwońców będziemy dobierać. Moglibyśmy w sumie go przerzucić, tylko nie pamiętam, czy już go przerzuciłem akurat w tej talii, czy nie. Co nie zmienia faktu, że lepsze akurat rośliny, lepszych zombich można wykorzystać w momencie, kiedy już będziemy mieli akurat odpowiednie narzędzia, odpowiednie sztuczki do akurat ich obrony. Tutaj możemy na sam przykład użyć sztuczki zarówno do pozbycia się jednej z roślin, jak i do wykonania 4 punktów obrażeń, no nie martwiąc się o to, że nasz ten imp zginie, znaczy no prawdopodobnie może zginąć w kolejnej turze, jeżeli wydamy wszystkie swoje mózgi na posadzenie sojusznika w Gravestone, który będzie miał gwarancję zniszczenia akurat przeciwnika, tylko niestety problem w tym, że chyba tutaj akurat ten spadł lekko to przewidział i dzięki temu, jak dobrze możemy zobaczyć, zaraz będzie, no powiem, że śmierć. Na drugiej linii się wymienimy, na trzeciej linii niestety na drodze naszego kochanego zombie z akurat umiejętnością Deadly zastanęła mina. A mina akurat była tą jedną z bardziej eksplodujących, ponieważ zadawała nie 2, nie 4, ale 6 punktów obrażeń. Znaczy, do tej pory z mojej kariery, znaczy z tego co ja widziałem w Plants vs. Zombies Heroes, to widziałem minę, która zadaje 2 punkty obrażeń, taką bazową, którą da się wsadzić do talii, oraz właśnie umiejętność spadoła, która stworzy minę potrafiącą zadać nawet 6 punktów obrażeń, co musicie przyznać, że jest dosyć dużym akurat. Że tak powiem, nie wiem, czy mam już u siebie jakiegokolwiek zombie, który byłby w stanie przeżyć 6 punktów obrażeń tak od razu. Chyba tylko ewentualnie rycerz zrobiony przez króla mógłby być w stanie to przeżyć, ponieważ on posiada 5 punktów życia i oprócz tego umiejętność Armored, która sprawia, że tam wszystkie obrażenia redukowane są o 2. Ale posadzenie takiego kloca to raczej oznacza, że po prostu nic się już nie przedrze przez tą linię. No oprócz takich jeszcze rzeczy typu squash, no bo jak dobrze pamiętamy, squash niszczy każdego zombie. Zastanawiam się, czy byłaby tu możliwość w Plants vs. Zombies Heroes utworzenia rośliny albo zombie, który byłby niewrażliwy na ataki przeciwnika. Tak, znaczy nie chodzi mi niewrażliwy na ataki, tylko niewrażliwy na użycie umiejętności dla przykładu, ponieważ zarówno w Hearthstone, jak i w Magic the Gathering, jeśli dobrze pamiętam, mogą się zdarzyć właśnie jednostki, które mają taką umiejętność jak Hexproof, czyli po prostu niewrażliwość na czary, która sprawia, że no, dana akurat jednostka nie może stać się celem po prostu danego jakby, no, powiedzmy, że danej umiejętności albo danego zaklęcia. Tutaj mamy ten taki odpowiednik w postaci zombie, którzy znajdują się w grobie, czyli na przykład może się zdarzyć taki fakt, że jak na samym początku sadzimy grób, to przeciwnik zarówno nie może zaatakować naszej jednostki w grobie, ponieważ no, nie może zarówno jej namierzyć, a jeżeli w jakiś sposób dojdzie do tego, że jedna z roślin zaatakuje w grób, że tak powiem, to jej atak zarówno nie przejdzie w naszego bohatera, jak i również nie zada obrażeń żadnemu z naszych zombich znajdujących się w grobie, więc powiedzmy, że mógłby to być odpowiednik jednej z takich mechanik. Nie wiem, po stronie roślin mogłoby być na przykład zakopanie się w ziemi, jak to na przykład mogłyby być mini ziemniaczane którejś, że aktywują się na przykład po x turach, tak jak właśnie to działa z grobem i na przykład wszystkie ataki przelatują ponad nimi. Nie wiem, na razie nie byłem w stanie akurat zobaczyć żadnej rośliny z tego typu i
Poprawcie mnie, jeśli się mylę, chyba jeszcze takiej mechaniki nie ma. Sens miał faktu, że nie mogłoby akurat jej kiedyś być, no bo też można byłoby kombinować, zrobić coś, co się nie da namierzyć, albo i potem musiałby przeciwnik liczyć się z tym, że musi pozbyć się tego akurat szkodliwca za pomocą swoich stronników, a nie umiejętności. A jeżeli o umiejętnościach mowa, to oczywiście wrzucilibyśmy do talii tą umiejętność Beam Me Up Scotty, która sprawia, że możemy w ramach sztuczki stworzyć na dowolnej linii jednego zombie 2-3. A biorąc pod uwagę, że 2-3, znaczy biorąc pod uwagę po prostu, że jest to akurat zombie 2-3, to możemy w sumie, powiedzmy, że dosyć dużo tutaj zwojować. Chociaż akurat lepiej by było chyba wyciągnąć tych stronników 1-1, tak jak nam sama gra podpowiadała, ponieważ na przykład ten taki dodatkowy atak mógłby jeszcze raz się, czy dwa się przydać, ale powiedzmy, że tutaj chciałem, próbowałem zachować balans między ilością stronników a ilością sztuczek, no bo wiecie, jeżeli byśmy na przykład wypełnili całą talię z samymi sztuczkami, no to na czym my byśmy wykorzystywali te sztuczki, tak? O ile ze sztuczkami typu zadaj 3 punkty obrażeń nie ma problemu, to sztuczki wymagające stronników mogą potem się okazać, że tak powiem, leżące jako martwe w ręce. Uważaj, ten pomarańczowy łowca nagród z przyszłości lubi zarówno napierać, jak i odpierać. Cytron znany jest z ustawiania ścian z orzechów tuż przed ciężką artylerią. Padnij! Znaczy, na pewno nie chciałbym zobaczyć jakiejś wielkiej, nie wiem, armaty kokosowej ustawionej za ziemniakiem posiadającym 20 punktów życia, albo no same 6 punktów życia już na samym początku może nas wprowadzić w lekki niepokój, ponieważ wystarczy ustawić cokolwiek za tym ziemniakiem i zaraz potem już stanie się ta linia praktycznie nie do przejścia do momentu, w którym nie damy rady albo pozbyć się ziemniaka za pomocą jednej z naszych umiejętności, albo nie pozbędziemy się czegokolwiek za ziemniakiem, tak? Jak dobrze wiemy, a to jest ciekawe, ponieważ powiem wam szczerze, że efekty losowe w grach karcianych przez internet bardzo mnie interesują, gdyż sprawiają, że gra się w każdą, że tak powiem, jeżeli wypełnimy sobie talię właśnie efektami losowymi, to każda rozgrywka jest jak żadna inna, tak? Dlatego na przykład w Hearthstone lubiłem grać Anduinem, kiedy mogłem podbierać karty przeciwnikowi, a potem zabijać go jego własnymi akurat kartami. Tylko że tutaj właśnie sam akurat czar rzucony przez przeciwnika, nie wiem, czy jest dla niego taki wystarczająco dobry, ponieważ na samym początku użycie go może właśnie spowodować lekkie problemy, gdyż mamy tutaj dosyć silnego akurat stronnika na linii, na której zazwyczaj się nie znajduje i jest to oczywiście sytuacja nietypowa, ale podejrzewam, że gdybyśmy mieli jakiś większy cel, na którym można by było wykorzystać oczywiście tą umiejętność przemiany zombiego w losowego zombiego, który kosztuje 2 lub mniej, to mogłoby nam troszeczkę to pokrzyżować szyki, bo zamiast na przykład Gargantuara takiego 5-6 mielibyśmy jakąś malutką rzecz, przykładowo 2-2, albo 1-1, albo 1-3. A to na pewno nie byłoby akurat coś, czego byśmy chcieli. Tymczasem jednak oczywiście przejdźmy do tury zombich, ponieważ możemy w sumie posadzić więcej akurat stronników, typu nie wiem, właśnie fotograf, czy ewentualnie jakieś impy, ale nas tak nie ma za bardzo po co. Ja bym wolał właśnie na razie posadzić troszeczkę większe rzeczy, które mogłyby ewentualnie przeżyć jedną czy dwie tury, przynajmniej do momentu, w którym miałbym odpowiednią ilość sztuczek na wykorzystanie właśnie tych naszych stronników zgodnie z aparatami. Chociaż tutaj oczywiście zgodnie z tradycją serii robię co innego i mówię co innego, jedyne co mogę robić tutaj, wypomnieć sobie jeden czy dwa błędy, a tymczasem przeciwnik tworzy oprócz tego jeszcze jednego ziemniaka, znaczy orzecha, sorki, 06, który jak zwykle wywoła falę komentarzy typu: to jest orzech, a nie ziemniak, to jest ziemniak, a nie orzech. Egery, pamiętam, jak to wielokrotnie były wiadomości zirytowanych widzów, którzy mówili, że nie znam się, bo to jest orzech, bo Wolnat tłumaczy się na orzech włoski, bo to nie tak, że ja czasami robiłem to tylko po to, żeby się z was pośmiać, nie? No nieważne, przejdźmy do kolejnych oczywiście fragmentów gry, ponieważ możemy posadzić cośkolwiek. No nie za bardzo tutaj nawet jest co posadzić, w sumie nawet lepsze chyba byłoby wykorzystanie jednej z umiejętności, na przykład dodanie sobie jeszcze jednego ataku, żeby spróbować ewentualnie skończyć rozgrywkę w tej turze, ale musimy uważać, ponieważ przeciwnik ma talię wypełnioną oczywiście. Co to do cholery jest? Przy okazji jeszcze możemy sprawdzić profil Seashrooma, jak dobrze wszyscy podejrzewali, jest to grzybek, który umie pływać, ale oprócz tego widzimy stalową magnolię, która to jest kartą zależną od ustawienia naszych stronników albo stronników przeciwnika. Mianowicie daje akurat po zagraniu plus 2 do ataku roślinom znajdującym się po lewej i po prawej stronie. Tutaj chyba lepiej by było szczyścić akurat tą stalową magnolię, żeby zadać jeszcze 4 punkty obrażeń, co jest zmienia faktu, że Plants vs. Zombies Heroes, podobnie jak inne gry, niektóre gry karciane, również czerpie, znaczy opiera pewną ilość swoich mechanik na ustawieniu stronników. Tutaj jest po raz kolejny jeszcze jeden błąd,
ponieważ moglibyśmy ewentualnie spróbować zaatakować przeciwnika jeszcze 2-3 razy, żeby ewentualnie go wykończyć. Ja tutaj stawiam swoich stronników tylko po to, żeby próbować ewentualnie się obronić, znaczy albo żeby się obronić, albo żeby wyeliminować irytujące mnie rośliny. A tak nie powinno być, bo za bardzo skupiam się na tym, żeby wyeliminować stronników i nie patrzę na to, że jestem w stanie, tak jestem już o krok od zwycięstwa i mógłbym ewentualnie po prostu dopchać, że tak powiem, samą grę, żeby zminimalizować tą ilość tur, które oddajemy przeciwnikowi. No bo wiecie, większa ilość tur to z kolei jest większa szansa, że przeciwnik dobierze coś konkretnego, co mogłoby nas ewentualnie powstrzymać przed zakończeniem gry. Ale no dobra, no jeszcze muszę skończyć wywód, mianowicie Stalowa Magnolia oczywiście jest takim odpowiednikiem tutaj w Heroes. Odpowiednikiem obrońcy Argusa z Hearthstone'a i to jest chyba najbardziej znana, najbardziej rozpoznawalna karta, która właśnie zależy od dobrego umiejscowienia. Tylko problem niestety polega na tym, że obrońcy Argusa, jeżeli mamy miejsce w Hearthstone'ie, to możemy posadzić między dwoma dowolnymi stronnikami. Tam po lewej, po prawej, nawet jeżeli nie chcemy, to możemy tylko posadzić tuż koło jednego, tak? A tutaj niestety, biorąc pod uwagę, że miejsce jest ograniczone, mamy tylko 5 kolumn i na dodatek kolumna musi być wolna, żebyśmy mogli posadzić właśnie tą Stalową Magnolię, to obawiam się, że właśnie niektóre rośliny zależne od ustawienia mogą okazać się troszeczkę trudne do zagrania, bo może się zdarzyć sytuacja, w której po prostu nie będziemy mieli takiej dziury, do której idealnie pasowałaby Stalowa Magnolia. No ale przejdźmy dalej. Ga! To spadło! Pozbądźcie się tego brutalnego kartofla i to zaraz! Ale uważajcie na jego eksplodującą głowę. W sumie przez tyle lat nie byłem świadom, że nazwa Spadł to jest też jeden wielki żart słowny, tak zwany pun, ponieważ z tego co przeczytałem ledwo chwilę temu w akurat Google Translate czy innych stronach, na której udaje mi się przetłumaczyć ewentualnie jakieś frazesy angielskie, to okazuje się, że potocznie słowo spud oznacza spad, oznacza kartofla, bo ziemniaka, więc akurat przerobili po prostu nazwę kartofla na coś, na akurat odgłos onomatopeję, która mogłaby sygnalizować właśnie taki wybuch. No i wiecie, no kręcisz w serię 5 lat i nie jesteś świadom tego, że taki, no powiedzmy całkiem, no powiedzmy, że całkiem całkiem prawilny, całkiem przydatny, może nie przydatny, ale całkiem po prostu dobrze zrobiony dowcip jest tuż pod twoim nosem, a ty tego bynajmniej nie wiesz. Przeciwnik otwiera od miny ziemniaczanej oraz od supermocy, które sprawia, że wszystkie jego rośliny dostają +1/+1, a my uciekamy, bo bynajmniej nie chcielibyśmy się spotkać z miną ziemniaczaną, poza tym to byłby wstyd, gdyby mina ziemniaczana zabiła naszego fotografa, nawet pomimo tego, że sama nie zginęła. No przy okazji mina ziemniaczana okazuje się, że też potrafi atakować sam takim fioletowym promieniem. Nie mam zielonego pojęcia, z czego jest ten promień zbudowany, co jest zmienia faktu, że oczywiście możemy również wypróbować jednego z nowych bohaterów, czyli akurat stronnika z umiejętnością Bulldye. No, że tak powiem, mina ziemniaczana raczej niech sobie leży tam, gdzie leży, może nas atakować po ten jeden punkt obrażeń, a my przeniesiemy sobie naszego kolegę z Bulldye na linię lewą, gdzie będzie w stanie wykonać jeszcze jeden atak i dzięki temu, że ma właśnie umiejętność Bulldye, będzie w stanie bardzo łatwo zaatakować przeciwnika, nie nabijając mu tego paska, akurat nie nabijając mu paska super umiejętności, super mocy, więc jeżeli przeciwnik nie dostanie tych magicznych 5%, to może się nawet zdarzyć, że będziemy w stanie pozbyć się go no może nie w tej turze, no bo już akurat przeciwnik pozbył się, że tak powiem, naszego fotografa, to może się zdarzyć, że będziemy w stanie pozbyć się go w kolejnej turze bez chociażby aktywowania jednej z jego umiejętności, a to na pewno byłoby smutne, bo po to się ma te 3 umiejętności, żeby w razie ewentualnie jakiegoś zagrożenia być w stanie spróbować chociaż obronić się, czy tam obrócić przebieg bitwy na naszą stronę. A jeżeli przeciwnik nie dostaje takiej umiejętności, nie dostaje takiej szansy, no to powiedzmy, że to jest troszeczkę można się poczuć zagubionym, bym powiedział. Ja bym się czuł przynajmniej zagubiony, gdybym miał obiecane, że mam takie rzeczy do wykorzystania, a żadnej z nich bym nie wykorzystał. No i w taki sposób akurat kolejna rozgrywka zajęła może 2-3 minuty nawet, nie? Przechodzimy oczywiście do kolejnego poziomu, no i widzicie, dobre rozpoczęcie, użycie 2 razy dobrej umiejętności czy 3 razy, no i powiedzmy sobie szczerze, nasz sojusznik z kijem bilardowym, atakujący z umiejętnością Bulldye, troszeczkę potrafi zamieszać.
No ale dobra, przechodzimy oczywiście dalej, nie będziemy chwalić się tym, że wygraliśmy, bo musimy przejść kolejny poziom. Tymczasem mamy do pokonania również flarę słoneczną, rozbłysk słoneczny, która to swoim rampowaniem na pewno będzie irytować, a przynajmniej niektóre osoby są zirytowane grając przeciwko rampie. Mianowicie taki szybki akurat, szybkie wyjaśnienie dla tych, co może jeszcze nie spotkali się z tym terminem. Rampa oznacza sytuację, w której jeden gracz używa kart specjalnych albo stronników do zdobycia większej ilości many po to, żeby szybciej rzucać większe rzeczy, że tak powiem. Patrzcie, przedstawiam wam rozbłysk słoneczny. Ten obrzydliwie cudowny kwiatek kocha pławić się w słońcu. Tylko mi się tu nie spasz. Z taką ilością energii słonecznej potrafi zarówno rozkwitnąć, jak i coś rozwalić. No i prawdopodobnie będzie to akurat temat naszej rozgrywki. Na samym początku oczywiście wymieniamy się, znaczy oczywiście to jest niekorzystna nas wymiana, bo wolałbym tego impa sobie zostawić i mogłem w sumie go sobie zostawić, ale zaraz potem gra mnie nie każe, bo daje mi drugiego impa i możemy tak naprawdę zrobić to, co chciałem w pierwszej turze, chyba że przeciwnik oczywiście użyje umiejętności, która sprawi, że nasz imp zginie zgodnie z zasadami gry. I oprócz tego widzimy lilię. A co robi? Znaczy nie wiem, czy lilię. Musiałbym sprawdzić w ogóle, co to jest. Mam nadzieję, że moje ja z przeszłości sprawi. To jest Morning Glory. Gdy zostanie zagrana, dostaje +1/+1, jeżeli co najmniej 6 punktów słońca zostało, że tak powiem, zebrane w tej turze. Czyli po turze 6 prawdopodobnie Morning Glory zmieni się po prostu w 3-3. Powiem wam, że 3-3 za 1 many to jest coś. Oczywiście możemy rozpocząć grę od samego bonusowego ataku, czyli możemy po prostu doładować naszego fotografa. I tutaj jest również ważna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ jak dobrze zauważyliście, tutaj nasz fotograf zaatakował po jeden punkt obrażeń, a potem dostał ten +1/+1, czyli załączyła się jego umiejętność mówiąca, że gdy zostanie zagrana jakaś sztuczka, to ten fotograf dostanie +1/+1. I to nie chodzi o to, że gdy zostanie sztuczka zagrana, tylko że kiedy sztuczka się już wykona, ponieważ w dużej ilości gier jest tak, że najpierw wykonują się tak zwane triggery, czyli najpierw załączają się umiejętności takie jak właśnie dodanie +1/+1, a dopiero potem sam akurat czar, sama zagrana karta staje, że tak powiem, staje się rzeczywistością i zostaje po prostu zagrana, tak? Tutaj jest troszeczkę odwrotnie, znaczy nie wiem, czy tak jest we wszystkich grach, bo nie grałem też we wszystkie karcianki, akurat o karciankach też średnio dużo wiem, biorąc pod uwagę fakt, że gram w nie stanowczo niedługo. Co jest zmienia faktu, że warto pamiętać o tych zasadach, kiedy będziemy próbowali zadać dużą ilość obrażeń właśnie tym fotografem w ciągu jednej tury. Najpierw lepiej użyć tych umiejętności, które tam dodają mu troszeczkę, a dopiero potem tych bonusowych ataków, żeby się po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, nie przeliczyć. Przy okazji widzimy, że przeciwnik postawił jednego z, nie wiem, czy to był żelazny sunflower, czy jakiś, nie wiem, ołowiany, ponieważ są to dosyć duże, powiedzmy sobie szczerze, rośliny, które prawdopodobnie dosyć mocno będą atakowały. I możemy akurat przemieścić jednego z zombie, który zadał bonusowy atak, ale biorąc pod uwagę, że nie mamy tutaj żadnych dobrych ataków, to nie możemy, że tak powiem, tutaj nic konkretnego zrobić. I oczywiście przy okazji kolejny atak też sprawia, że nasz imp zginął. No a przeciwniczka jeszcze dostała +1 punkt many na kolejną turę, więc no powiedzmy sobie szczerze, dosyć mocno akurat tutaj się przeciwniczka zrampowała. Ciekawe, co za pomocą tych 9 punktów many, że tak powiem, zagra. Bo jeśli dobrze pamiętam, to najdroższą chyba kartą, którą grałem u roślin, to chyba był squash, czy inna sztuczka polegająca na tym, że... znaczy inna sztuczka kosztująca 5 punktów many. Chyba to był jednakże squash. Nie pamiętam, czy w ogóle mam jakąkolwiek kartę po stronie roślin, która kosztowałaby więcej niż to 5, więc... Po co się rapować, jak nie ma za bardzo na co tego wydać? Poza tym to również tutaj jest taki problem, że możemy łatwo przegrać tą rozgrywkę, gdyż mamy tutaj bardzo dużą ilość atakujących z przeciwników, a przy okazji coś tam się zdążyło zbugować, przez co już miałem nadzieję, że nam mi oczywiście gry nie wywali, ale widzimy, że możemy przemieścić na przykład swojego zombie na pierwszą czy trzecią linię po to, żeby pozbyć się chociaż jednej akurat z tych metalowych, wielkich sunflowerek. No i liczyć tylko na to, że nam się aktywuje tutaj jedna z naszych umiejętności. I widzicie, to jest czysty skill, to nie jest tutaj, że to jest jakaś, nie wiem, gra opierająca się na farcie czy coś takiego. Tutaj za pomocą czystego skilla byliśmy w stanie, że tak powiem, powstrzymać atak przeciwnika. Nasze szybkie reakcje sprawiły, że generator liczb losowych tam postanowił dodać nam odpowiednią ilość. No dobra, już nieważne. No pofarciło się, zmieńmy temat. Tutaj postawmy większą ilość zombie, które mam nadzieję troszeczkę obronią nas przed kolejnymi atakami metalowych sunflowerek, bo niestety
powiedzmy sobie szczerze, nie ma tutaj za bardzo nic, co by mogło ewentualnie nas ochronić przed, znaczy co mogłoby się ewentualnie pozbyć tych właśnie wielkich metalowych akurat kwiatów. No ale na szczęście wygrywamy, nie będziemy się musieli już nimi martwić. Jeżeli akurat będę po stronie roślin, to na pewno do talii Solar Flare wrzucę takie 3 czy 4. Najlepiej chyba by było, żeby wrzucić 4. Tymczasem oczywiście po raz kolejny jest progres, bo mamy już praktycznie zrobione całe dwa questy, znaczy jeden quest został już skończony, drugi jest na 2/3, a trzeci jest na 4/5, więc prawdopodobnie przechodząc do bitwy z bossem będziemy w stanie skończyć chociaż jeden, ten, który akurat, no powiedzmy sobie szczerze, doda nam jeszcze to 10 diamentów do naszego konta. No, nie mamy akurat oczywiście znowu możliwości wymiany talii, chociaż szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy tutaj otworzyłem paczkę, chyba otworzyłem paczkę, bo wiecie, zawsze jest szansa, że coś dobrego wypadnie i może akurat ta jedna karta zostanie wylosowana albo w waszej startowej ręce, albo gdzieś w trakcie gry, że może zmieni, coś zmieni. No bo na pewno to jest lepsze niż sam akurat Imp 1-1, tak? Który potem może, co prawda uratował nas tutaj Imp 1-1, ale inny stronnik też by nas uratował, więc... No poszukajmy tych nowych zombie, może coś ciekawego się znajdzie. I są wbrew pozorom rzeczy ciekawe. Flamenco zombie, który tam akurat zada ileś tam punktów obrażeń. Smashing Pumpkin, czyli dynia nazwana na podstawie jednego z dobrych zespołów. Tutaj fajne nawiązanie do popkultury. Polecam szczególnie piosenkę Today oraz oprócz tego jeszcze moje ulubione tutaj nawiązanie z tej paczki, czyli Pied Piper, czyli flecista z Hameln, czyli szczurołap. Wszyscy oczywiście znają baśni, w której to flecista miał wynieść myszy z miasta za pomocą fletu, ale potem mu nie zapłacili i wniósł myszy do miasta za pomocą fletu i było smutno i było brzydko, ale oczywiście to nie będzie na razie akurat temat, ponieważ możemy przejść po prostu do ostatniej bitwy, pojedynku ze Spadołem i to pojedynku, powiedzmy sobie, że no, mam nadzieję, że ostatniego. Mam nadzieję, że już dzisiaj nie będzie akurat kolejnych prób podejścia, bo już jak dobrze wiemy, bitwy z bossem na razie... Ranking bitew z bossem mamy tutaj 2-2, czyli dwa razy w ciągu historii serii była wygrana i dwa razy była przegrana. Przerzućmy sobie tego Gargantuara, bo na samym początku Gargantuar bynajmniej nie jest nam potrzebny. Lepiej by było go dobrać szczuba gdzieś tam w środku talii. I przechodzimy oczywiście do pojedynku z bossem. Słyszysz to cykanie? Wygląda na to, że Spudoł rozpoczął z miną ziemniaczaną. A mimo tego zwycięstwo będzie moje! Tutaj oczywiście został użyty żart, taki lekki, słowny, powiedzmy, że całkiem śmieszny, tylko no niestety ciężko tłumaczony, więc no, pomińmy to, przejdźmy dalej, pogratulujmy twórcom, że tam kolejne żarty wrzucają, bo no, przydałoby się jednakże troszeczkę mieć humoru w tym smutnym świecie, no ale dobra, nieważne. Przejdźmy oczywiście do samej gry, bo przeciwnik korzysta z tego, że miał przewagę, a ja skorzystałem z tego, że dobrałem na samym początku jakiegoś bezużytecznego gościa z kartonem na głowie, który ewentualnie pomógł mi pozbyć się jednej z miny. Niestety, oczywiście musimy się liczyć z tym, że przeciwnik użył swojej miny specjalnej, nie miny specjalnej, tylko umiejętności specjalnej i stworzył kolejną minę, która oczywiście pozbędzie się naszego niestety bilardzisty. A szkoda, bo akurat właśnie, no to jest ten problem, że bilardzista jest fajny, jest agresywny, jest w stanie zadać dużą ilość obrażeń, ale zginie od wszystkiego, co się tylko rusza. Więc jeżeli nie będziemy w stanie go na przykład przemieścić na wolne pole, albo jeżeli go przeciwnik nie zostawi w spokoju, a to co? Orzeszek ziemny, fistaszek, peanut, czyli jak dobrze pamiętamy połączenie zarówno orzech i zarówno też groszkostrzelec. Czyli jednocześnie będzie bronił, jest nawet w stanie atakować, znaczy jest w stanie bronić za pomocą umiejętności team up, jak i tutaj również jest w stanie dosyć mocno obić naszego stronników. Co zmienia faktu, że prawdopodobnie linia druga zostanie tam oczyszczona jeszcze w trakcie w tym momencie, więc nie będziemy się o tym martwić. Przeciwnik dopakowuje lekko swoją drużynę, która niestety składa się tylko z dwóch w tym momencie. No, powiedzmy, że z dwóch roślin, które tam zostały dopakowane. I na razie widzę same wymiany, oprócz oczywiście tego, że po prawej nikomu nie przeszkadzająca fasolka szparagowa jakoś sobie żyje i atakuje nas po kolejne 3 punkty obrażeń. I może się okazać, że to w tym momencie my zginiemy, nie aktywując ani razu naszej umiejętności specjalnej. Tego na pewno bym nie chciał. Co jest zmienia faktu, że lepiej chyba na samym początku jest... a co to z kolei za nowość? Rzadka karta Opuncja. Gdy odniesie obrażenia, zadaje 4 punkty obrażeń zombie znajdującemu się na tej linii. Oczywiście, cóż, cios za cios akurat. My zadamy jej 4 punkty obrażeń, zginie, ona zada nam 4 punkty obrażeń i zginie. Tak to raczej działa, zgodnie z jej akurat tekstem, tak zwanym flavor tekstem, czyli tym krótkim opisie samej rośliny. Widzimy, że jeżeli my ją zaatakujemy, to...
na nas zaatakuje. Tym razem, no i po raz kolejny oczywiście będzie to samo. I chyba tutaj byłby dobry moment na użycie umiejętności Deadly, ponieważ możemy zarówno sprawić, że wszyscy przeciwnicy zginą, jak ten niesforny kaktus, który ma tą umiejętność Bulldye, jak i również nasz fotograf przeżyje atak od jednego punktu obrażeń od kaktusa. No i zawsze jest akurat szansa, że przeżyje też kolejną turę, może użyjemy kolejnej sztuczki i jakoś się tam nabudujemy. Zobaczymy oczywiście, musi po prostu przeżyć turę roślin. A jeżeli przeciwnik ma oczywiście jakąś tam specjalną umiejętność, no to niestety tej tury roślin nie przeżyje, chociaż nie użył przeciwnik nic. Może moglibyśmy to wykorzystać dla naszych niecnych zamiarów, jak na przykład zrobienie kolejnego kadeta, który też mógłby tutaj ewentualnie cośkolwiek zrobić i chyba byłoby lepiej, gdybym tego kadeta stworzył, bo teraz przeciwnik dostaje swoją umiejętność specjalną i mogłoby to na przykład być właśnie wyczyszczenie pola za pomocą tego -1/-1, chociaż nie jestem w stanie stwierdzić jakie umiejętności ma spadł, bo po prostu chyba wszystkich jeszcze nie widziałem. Wiem na pewno, że jest posadzenie miny ziemniaczanej. Teraz dowiadujemy się, że wziął kolejną do ręki. No i jak na razie tylko tyle. Mamy oczywiście po raz kolejny... No dobieramy dużo sztuczek, więc możemy w sumie liczyć na to, że nasz fotograf stanie się troszeczkę większy. Przeciwnik jeszcze podładował swojego pinata na wolnej linii. Co nie brzmi nic, że tak powiem, zbyt ciekawie, ale dopóki to jest tylko jedna roślina, to możemy sobie jakoś z nią poradzić w kolejnej turze. Ja bym tutaj może spróbował troszeczkę tego przeciwnika wyrejsować, w sensie, że spróbować jakby szybciej go pokonać za pomocą jeszcze dodatkowych ataków, bo mam jeszcze tam jedną tą kartę dodatkowego ataku. Oczywiście każde użycie sprawia, że nasz fotograf będzie jeszcze mocniejszy i jeszcze mocniejszy. No i jeszcze widzimy ostatni... No i było tak ładnie, no było tak... Tak pięknie, no. Ale przeciwnik musiał dostać zadanie 3 punktów obrażeń. Mimo iż akurat jego aparat tutaj troszeczkę zrobił tego triggera, czyli no udało mu się, że tak powiem, w teorii zagrać sztuczkę, to niestety nie dostał już tego +1/+1, ponieważ zgodnie z zasadami gry miał 10 punktów zdrowia, czyli umarł. Tyle. Posadziłbym jeszcze sobie Arielkę, żeby przypadkowo nie oberwać ostatnich 5 punktów obrażeń od samego pinata. Ale jeżeli tu przeciwnik nie... Ojej. Na środkowej linii byłoby mu trochę lepiej akurat, ale musiałby jeszcze zagrać jednego stronnika, żeby uratować się przed drugą kolumną. No i niestety przeciwnik ginie. No, brains. Bywa i tak. Wygraliśmy więc w dzisiejszym odcinku całą akurat, przeszliśmy całą drugą kampanię zombie, więc skończyliśmy akurat cały zeszyt komiksu i zobaczmy, co będzie w epilogu. Idealnie, ziemniaczek został unieszkodliwiony, więc mogę się wprowadzać. Nie ma to jak w jaskini? No powiedzmy, został zapakowany oczywiście w ładny papier prezentowy, co ma symbolizować chyba jego unieszkodliwienie i w ogóle niezdolność do walki kolejną, ale powiedzmy, że już nie będę oczywiście pluł jadem, bo nieładnie jest rozprowadzać sól po ranach i przejdźmy do kolejnego otworzenia paczki, bo również tutaj tą paczkę za 100 zwykłych monet możemy ewentualnie otworzyć i sprawdzić, czy coś cokolwiek ciekawego wejdzie nam do talii. Mamy tutaj Rolling Stone, czyli umiejętność zombie, która sprawia, że jesteśmy w stanie zniszczyć jedną roślinę, Zombot Drone Engine i chyba to będziemy w stanie akurat włożyć do talii supermózga oraz zombie z zegarem z kukułką. Jakby na przykład ta kukułka miała zepsute oczko, to by był zombie z zegarem z kukułką z zepsutym oczkiem. Ciągle TRZ zazwyczaj oznacza jakąś drzemkę, więc może sobie również drzemkę walnę, a tymczasem będę się z wami żegnał. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Heroes. Mam nadzieję, że już jutro. Do usłyszenia, trzymajcie się, cius.